Program dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Różne miejsca w Poznaniu i Wielkopolsce. Wśród napisów WRPO 2014+, innowacje, przedsiębiorczość, edukacja, środowisko, rozwój, społeczeństwo. Zmieniamy Wielkopolskę. Dzięki połączeniom kolejowym na krótkich trasach mieszkańcy regionu mogą szybko i sprawnie przemieszczać się z pracy do domów. Sukces jednak przerósł możliwości przewoźnika, przyznaje Włodzimierz Wilkanowicz, prezes Zarządu Kolei Wielkopolskich. Niestety, ale duży dyskomfort czasami pasażerów, za co oczywiście przepraszam, a ten nowy tabor tę sytuację poprawi. Oczywiście zwłaszcza w tych pociągach, które funkcjonują, czy w tych połączeniach, które funkcjonują w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Jednak w godzinach szczytu dotychczasowy tabor nie jest w stanie rozładować tłoku. Za nieco ponad rok sytuacja się zmieni. Koleje Wielkopolskie kupują 4 nowe spalinowe zespoły trakcyjne. Każdy może przewieźć po 330 osób, podkreśla Marek Nitkowski z Zarządu Kolei Wielkopolskich. Jest to możliwość zastosowania takiego pojazda właśnie szczególnie w tych szczytach przewozowych, kiedy podróżnych jest więcej, więcej chętnych. Nie musimy już wtedy łączyć dwóch pojazdów. To największe składy, jakie będą w dyspozycji tego przewoźnika, to jedyny sposób na rozładowanie tłoku w pociągach, mówi Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Okazuje się, że w określonych godzinach, szczególnie tych szczytowych, po prostu nie można już zmieścić dodatkowych pociągów. I to zarówno na torach dojazdowych, jak i przede wszystkim na dworcu Poznań Główny. Koleje Wielkopolskie otrzymały niemal 66 milionów 400 tysięcy złotych z WRPO 2014+ na zakup nowego taboru. Zarząd województwa przeznaczył w sumie 833 miliony złotych z WRPO na inwestycje w transport kolejowy. Tymczasem kolejna dotacja dotycząca transportu trafiła do Gniezna i Witkowa. Dzięki niemal 4,5-milionowej dotacji z WRPO 2014+, w Gnieźnie powstanie węzeł przesiadkowy, parkingi, ścieżki rowerowe i system informacji pasażerskiej, wymienia Tomasz Budarz, prezydent Gniezna. To wszystko ma również przyciągnąć mieszkańców i turystów do jednego punktu, gdzie będzie można nabyć bilety, gdzie będzie można było nabyć nie tylko bilety na komunikację miejską, ale również na komunikację kolejową czy autobusową do miasta Poznania. Myślę, że to jest ogromnie ważne, aby ten ruch był uspokojony w jednym miejscu. Także mieszkańcy gminy Witkowo pod Gnieznem będą się wkrótce cieszyć nową ścieżką rowerową i chodnikami. Gmina otrzymała na przebudowę drogi niemal 1 300 000 zł z dotacji z WRPO 2014+, mówi Marian Gadziński, burmistrz Witkowa. Wyeliminuje w pewnym stopniu natężenie samochodów, a co za tym idzie, zmniejszy emisję gazów cieplarnianych do otoczenia, zmniejszy, myślę, że również się hałas. Hałas na pewno będzie w tym miejscu. W Starym Dworcu w Grodzisku powstanie Centrum Ekonomii Społecznej. Miasto otrzymało na ten cel 3 300 000 zł z dotacji z WRPO 2014+. Piotr Chojan, burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, przyznaje, że ten ośrodek będzie pełnił ważną rolę. Będzie można pomagać osobom wykluczonym społecznie i to nie tylko tym rozumianym tak wprost, czyli osobom niepełnosprawnym, ale również osobom starszym, osobom matką z dziećmi, ludziom, którzy w tym pędzie dzisiejszego świata troszeczkę się zgubili. Opieką zostaną objęci też niepełnosprawni seniorzy, zapewnia Wiesław Kasprzak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku. Począwszy od aktywizacji seniorów, od pomocy rodzinom niewydolnym w jakimś tam sposób różnorodny, pomoc w szkoleniach, adaptacje różnego rodzaju, szkolenia, poradnictwo prawne, psychologiczne. Będzie też coś dla artystów amatorów, dodaje Agata Stachowska-Kinecka, naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Grodzisku. Wiele mamy osób w Grodzisku, które mają po prostu talent artystyczny, nie mają gdzie ich zrealizować. W związku z tym na ostatnim piętrze, na poddaszu będzie strefa sztuki, gdzie będą mogli realizować się poprzez malarstwo, rzeźbę, ceramikę. Będą mogli wystawiać te swoje prace. Temu właśnie ma służyć rewitalizacja, podkreśla Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Na liście pozytywnie ocenionych projektów jest niemal 100 zadań. Na razie pieniądze otrzyma pierwsza 30. Rewitalizacja rozumiana jako zarówno zadbanie o pewną sferę materialną, obiekty, przestrzenie miejskie, jak i wypełnienie ich treścią, która jest dzisiaj bardzo oczekiwana przez
społeczności lokalne, to jest jakaś forma znalezienia odpowiedzi na wiele zapotrzebowań społecznych dotyczących aktywności indywidualnej, zbiorowej, integracji, szkoleń. Także w Szamotułach rewitalizacji doczeka się rynek i park Jana III Sobieskiego. W tym miejscu zostanie uporządkowana zieleń, powstanie infrastruktura architektoniczna. Wiele zmieni się też w centrum miasta, przekonuje Włodzimierz Kaczmarek, burmistrz Szamotu. Będą przestrzenie rekreacyjne, związane z naszą kulturą, bo pojawią się pewne symbole, które z szamotulskiego rynku zniknęły. Mam tu na myśli chociażby pomnik Nepomucena. Chcemy pomyśleć o parze szamotulskiej, znanej w całej Wielkopolsce i na całej świecie. Zanim jednak Pola i Lech staną na szamotulskim rynku, mieszkańców czeka spore wyzwanie, dodaje Mateusz Wachowiak ze Stowarzyszenia Szamotulski Rynek. Rynek pełni też bardzo ważną rolę w komunikacji. Jest to trasa przejazdowa praktycznie przez całe miasto. Na ten moment, nie mając żadnej innej obwodnicy, możemy się liczyć, że w trakcie też trwania realizacji projektu pojawią się na pewno jakieś utrudnienia też w ruchu. Szamotuły otrzymały 8 milionów złotych dotacji z WRPO 2014+ na przebudowę centrum miasta. Prace zakończą się za rok. 28 września na torze regatowym Malta w Poznaniu odbędzie się czwarta edycja Zabiegaj o fundusze. Do 23 września można zgłosić się do udziału w biegu na dwóch dystansach, ponad 5 i ponad 10 km za pośrednictwem strony bieg.wielkopolski.pl. A więcej o aktualnych konkursach na stronie wrpo.wielkopolskie.pl. Audycja telewizyjna finansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.